No dobrze, więc sprawdźmy sobie, na czym polega Slay the Spire. Dużo słyszałem dobrego o tej gierce, ale ciekawi mnie właśnie, jak ona się prezentuje bardziej gameplayowo. Słyszałem, że to jest połączenie karcianki i gry dla jednego gracza, co jest ciekawe. Wyrusz na misję zdobycia iglicy. Wybierz postać. Mam tylko jedną do wyboru, więc chyba wybór jest prosty. Pancernik. Punkty życia 80 na 80, złoto 99. Ostatni żołnierz klanu pancerników. Zaprzedał duszę, aby posiąść demoniczne moce. Płonąca krew. Przerasta 5 punktów życia pod koniec walki. Okej, w drogę. Dajcie mi znać, czy głośność dobrze wykrywa. Kurde, jaka długa... Jeju! O kurde, ale do zwycięstwa to jest daleka ścieżka. Kurde, jak to... Pokonuj przeciwników, grając kartami z twojej ręki. Karty wymagają energii do zagrania. Kiedy wykonasz wszystkie ruchy, zakończ turę. Na początku każdej tury nowe karty pobierane są ze stosu rozgrywającego, a twoja energia jest odnawiana. No dobra. Graj kartami defensywnymi, aby otrzymać punkty bloku do obrony przed atakującym przeciwnikiem. Blok zmniejsza otrzymywane obrażenia, ale przestaje działać z początkiem następnej tury. W trakcie twojej tury możesz obserwować zamiar przeciwnika nad jego głową. Jeśli przeciwnik zamierza cię zaatakować, upewnij się, że masz wystarczająco dużo punktów bloku. Roguelike to jest. A, roguelike połączony z karcianką. Ciekawe. Taktyka. Ten przeciwnik zamierza rzucić na ciebie negatywny efekt. Ten przeciwnik zamierza zadać 3 punkty obrażeń. 3 energii mam. Uderzenie. Okej. Okay. I rzucę obronę jedną. No dobrze. A mi karty przepadają. Czy nie opłaca się zostawiać kart, bo one po prostu znikają wtedy? Aha! Czy mogłem użyć więcej kart wtedy? Aha, i z powrotem dostajemy te same karty, tylko wymiksowane. A, to jest pusta karta. Okej. Okay. Kurde, ciekawe podejście. Mogłem się nie bronić, tylko atakować. Kurde, ale... Nie spodziewałem się, że takie gierki są. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest coś karcianką i roguelike'em, to myślę sobie... może mnie to nie interesuje. Ale tutaj powiem szczerze, że to bardzo dobrze wygląda. A jedną kartę muszę wybrać. Co, spodobała się giera? No, znaczy na razie mi się podoba. Kurczę, to jest... Ej, to wydawało mi się, jak oglądałem jakieś screeny, że to jest takie... może nie do końca fajne. Ale no ciekawie. Dobra, teraz którą kartę wybrać, nie? Aha, plus 2 obrażenia za każdą kartę zawierającą w nazwie uderzenie. O kurde, to jest jakieś... Dobre, żeby to wstrzymać trochę. To mi się podoba. Zobaczymy, co wyjdzie. Aha, czy też możemy handlować? A to ciekawostka. Tą łapą tam, jak tam jeździ. Ładna ta gra jest. Kurde, ładna jest. Jako renomowany ekspert z karcianek polecam brać, jak leci. Okej. Okay. Znaczy miałem tam do wyboru jedną z trzech, nie?
Może byśmy kupili sobie tą kartę? Rzeczywiście, jedną? Dołóż kopię tej karty do stosu odrzuconych. Panie, to zero many kosztuje, zero energii. O kurde, to też wygląda na dobry plan. Ciekawe. Tu jeszcze jakieś takie rzeczy mogę pokupować. A mogę jakieś kart się pozbyć jeszcze. Okrzyk brzmi fajnie. Jaki okrzyk? Właśnie to też mi się wyglądało, że fajnie wygląda, ale nie jestem, nie byłem przekonany. Zobaczymy później, co to wyniknie. Znak zapytania, no dobra. Co to może być znak zapytania? O kurde. Mam jakieś dialogi. What the fuck w ogóle? Żywa ściana. Ślepy zaułek. Odwracasz się, żeby zawrócić. Nagle z góry. Z łoskotem spada ściana, zagradzając drogę. Z trzech stron wyłaniają się twarze i mówią: zapomnij, o czym wiesz, i wolność swą odbierz. Do przejścia zmiana jest wymagana. Jeśli chcesz mnie ominąć, musisz się rozwinąć. O kurde! Gra pra... Co to jest w ogóle? To jest dziwne, ale podoba mi się. Okej, mogę zapomnij, usuń kartę stali, podmień kartę stali, rozwiń się, ulepsz kartę stali. No i chcę ulepszyć, okej. Okay. Chcę ulepszyć kartę, tylko którą? Dziki szał. A tak przydałoby się, no. Może takie zwykłe uderzenie ulepsza po prostu? Nie wiem, co to znaczy ulepszanie. to i tak chyba powinienem się najpierw... Wydaje mi się, że pierwsze podejście do tej gry to będzie tak random. Będę klikał, co się dzieje i może... Może coś z tego wyjdzie. Albo obrona. A, może obrona. Ty możesz rzeczywiście lepiej obrane, co? Ale myślisz, że lepiej ulepszyć to coś? Może coś więcej nam da. Na razie lepiej te dwie. Ja myślę, żeby to ulepszyć, ale nie wiem, co znaczy ulepszenie. Nie wiem, co się stanie ulepszenie. Co to zrobi? Będę więcej kart dobierał? Wydaje mi się, że dobieranie kart jest ważne, ale... Cholera go tam wie w tej grze, co? Pamiętam, że w innych karciankach zawsze to dobieranie kart się przydaje, żeby mieć więcej możliwości. No, dobra, ulepszam. Aha! Więcej bloku dostanę. Chwila, ja mogę podejrzeć. Aha! W ten sposób. Ja nie wiem, co to znaczy, zwiększa... Zadaj 8 punktów obrażeń. Każde zagranie tej karty zwiększa jej obrażenia o 5 punktów na czas tej walki. Czyli, że mogę kilka razy to uderzyć? Może to jest fajne, patrz. Ja nie wiem jeszcze, jak ta karta działa, ale... Czy ja mogę w jednej turze tyle razy użyć, ile mam many? Bo jeżeli tak, to może być zarąbiście mocne. Właśnie, wiem, pod koniec tury tracę karty, to prawda. Ale to może być mega dobre, bo jak będę miał powiedzmy 5 many, to mogę 5 razy uderzyć i to będzie zadawało mega zajebiście dużo obrażenia. Za każdym razem o 5 więcej. Znaczy, w teorii, bo ja nie wiem, jak to działa do końca, nie? Teraz nie wiem, czy to wybrać, ale wydaje mi się, że w teorii to jest dobre. Tak, ja mam duplikaty, to mogę spamić tymi kartami, no. Co my tu jeszcze mamy? To po prostu więcej obrażeń będzie zadawało, niekoniecznie wiem, żeby to było dobre. Nie wiem, czy jest wrażliwość. Wrażliwe istoty otrzymują 50% więcej obrażeń. O. A nie wiem, co znaczy 3 punkty wrażliwości, w sensie, że co? Mi się to podoba, mi się podoba najbardziej chyba ta opcja. To jest chyba taka dosyć tricky karta, że może będzie fajna, może nie fajna. Ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest mega mocna karta.
Lepiej jakby chociaż były dwie, no. Dobra, może dobierz kartę też? Ja myślę, że ten dziki szał. Jak myślisz? Albo może właśnie ten bez zadrapań. Wykluczenie. Ale nie wiem, czy warto ulepszać... Nie wiem, czy lepiej ulepszać te karty, które... Nie, to będzie wykluczać. Może niekoniecznie to jest fajne. Bez zadrapań, myślisz? No dobra, nie będzie bez zadrapań. No dobrze. Siedząc przy stole, Greblin niezręcznie, zręcznie tasuje leżącą przed nim talię. Wygląda na nieszkodliwego. Z zaciekawieniem podchodzisz do stolika. Mam 12 kart. Dopasuj je, aby zabrać je ze sobą. 5 prób, 0 powtórek. To co, tasujemy? O, oh, fuck! Mam dobrać pary, które są... Karty, które są do siebie... To jest ta gra, w której odwracają się karty, musisz porównać je ze sobą? O kurde! No chyba nie bardzo. Ja średnio to widzę. To chyba było tutaj. A, mamy to! Jest! Pierwszy! Okej. Okay. To? To gdzieś było. Czy nie było tutaj? Tu albo tu to było. Chyba tu. Uff. Dobra, mamy to. Po zakończeniu gry spoglądasz przed siebie. Gremlin rozpłynął się w powietrzu. No, okej, nie wiem, o co chodziło. Za długo to robiliśmy, czy o co chodzi? Tam był limit czasu? Dlaczego przerwało mi? Miałem tylko dwie karty wziąć? O nie, walka. Wolko! A. Okej, mam obronę. Wydaje mi się, że najlepiej to teraz użyć, bo nie mam żadnej karty, która nie jest atakiem. A, nawet jeżeli mi się udało dobrać parę, a w ten sposób, to ciężko by było trafić wszystkie 5. A, okej, dobra, nie zrozumiałem do końca, myślałem, że mam 5 prób, żeby wszystkie zrobić. No cóż, no chociaż coś tam się wzięło. Bo to jest, wygląda w ten sposób. To mogę użyć w każdej chwili, to też mogę użyć. Ale to jest dobre, bo to wyklucza z ręki wszystkie karty, które nie są atakiem. A nie mam żadnej teraz innej, więc jak użyję to... No po prostu ta karta zniknie, ale nic mi nie wykluczy. No mi się wydaje, że go załatwimy po prostu.
Okej, teraz bierzemy tak, 20 złota. Mikstura hartu, o! Otrzymujesz jeden punkt hartu. Czym jest hart? Hart neutralizuje negatywny efekt. Okej. Mikstury nie znikają po walce. No dobra. Ale ale mikstury się też nie odnawiają, nie? Po walce. Okej. O, nowe karty do wyboru. Hehe. Wybierz kartę. Uzbrojenie. Zyskaj 5 punktów bloku. Ulepsz kartę z ręki do końca walki. No, to brzmi jak fajna karta. Za 1. 5 punktów bloku za 1 to jest dobra karta. Plus jeszcze ulepsza mi inną kartę do końca walki. Chyba fajna. Natarcie za 1. Zadaj obrażenia różną wartości twojego bloku. Nie wiem, czy kiedyś będę miał tak dużo bloku. Ja nie wiem, czy ta talia jest pod blok. Ale może będzie, cholera wie, nie? Okrzyk bojowy. Dobierz jedną kartę. Przenieś kartę z ręki na szczyt twojego... na szczyt stosu rozgrywającego. Wykluczenie. Aha, czyli... czyli ta karta pozwala mi wybrać jedną kartę, która w następnej turze i tak będzie dobrana. To jest nawet fajne, mogę kontrolować przebieg kart, które mam teraz w ręce, nie? Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że to natarcie trochę nie pasuje, ale ten uzbrojenie i okrzyk bojowy to brzmi jak niezły plan. Kurde, nie wiem, na ile to jest fajne, nie? Uzbrojenie mówisz? Wydaje mi się, że też. Bardzo fajne. Będzie walka z jakimś super bossem. O fucken. Dziki szał. Czy zawsze mamy tyle samo energii, czy nie? Gra idealna na live. No wydaje mi się, że tak. Tylko, że w ogóle karcianki chyba tak się średnio oglądają. Tak mi się zdaje. Zyskaj 5 bloku. Znaczy blok by się przydał. Gościu, ile zadaje? Ten przeciwnik smacznie śpi. Czyli póki go nie uderzy, to on się będzie... czy będzie bronił? To roguelike, więc raczej się ulepsza postacie. No, w sumie. On ma jakiś... ten przeciwnik jest ogłuszony. Czy ja blok trasę po końcu tury, czy jak? Dobra, spróbuję. Dobra. Tracę blok. No dobra. Kurwa, ale mi przyjebał. Oh, fuck. Wow, 11 bloku, super. Pierwsza pomoc, mega dobrze. Ale ona tutaj wraca, patrz. Ona jest tutaj. Kiedy zużyje wszystkie karty, to ona wróci z powrotem. One wrócą do mnie, one za chwilę zrobią okrąg, zużyję wszystkie karty stąd, wydaje mi się, że to już zużyłem, i za chwilę wrócę, te karty jeszcze raz się przemiksują, i dopóki karta nie ma wykluczenia, jak na przykład te leczenie, to ona nie, te karta leczenia przed chwilą, co użyłem, to ona przepada, ponieważ
mi to zajmie. No nie, no to już mam pusty stos, więc jak to... Po tej turze już wszystkie wracają z powrotem. Tak mi się wydaje przynajmniej. I patrz, one wróciły już. I patrz, tu mam z powrotem, mam pusty stos i od nowa zaczynam. Prostszy jest? Nie, no to jest proste. Na razie mi się wydaje, że to jest proste. Mam stos rozgrywający, kiedy te karty mi się skończą i które, jeżeli nie mają żadnego wykluczenia, to wpadają do stosu odrzuconych i wracają. I tak się miksują cały czas. To jest normalna mechanika, wydaje mi się. I patrz, i znowu mogę ulepszyć. 5 bloku. I chciałbym ulepszyć... No wiem, droczę się tylko. Okej, dobra, myślałem, że serio tak myślisz, że... Może tarcza? I raz uderzę. Udało się, jakoś żyjemy. Nie miałem nic do obrony, masakra. O, wpytę. Bez zatrapań plus. Dobra, możemy tak zrobić w sumie. Tylko jeden mniej mam teraz. Skąd to wynika? No i mam 2 uderzenia. Może blok? Dziki szał. Dobrze. Dobra. Następnym razem ulepszył sprzedawcy atak. Spróbujemy. Czy możemy go zabić już? Nie, nie możemy. 10 obrażeń mam zadać maksymalnie. Okej, czyli tak robimy. Pancerz na pewno. Pancerz i po mordzie go. Udało się. Uhu. Nice. 30. Mango. Mam więcej maksymalnego zdrowia, tylko szkoda, że... Szkoda, że nie jestem uleczony. Okej. Okay. Zyskaj energię, utrać 5 punktów... 3 punkty życia. Ojeju. Zadaj 6 punktów obrażeń, dołóż kopię tej karty do stosu odrzuconych. Gniew brzmi fajnie. Kurde, te wykluczenia też może. Wydaje mi się, że gniew jest najfajniejszy. Bo jak wykluczę sobie jakąś losową kartę z ręki, to może być jakaś fajna karta. Mango jak artefakt, zjadłbym mango. No, też bym zjadł mango. Wydaje mi się, że gniew jest fajny. Gniew mi się podoba, bo za każdym razem będziemy mieć coraz więcej gniewu mieć. Czyli kiedy ja użyję ten gniew, zadaję 6 punktów obrażeń i od razu dostaję jeszcze drugą kartę dodatkowo. Więc wtedy mam 2, 3, 4. Będę miał coraz więcej kart. Dobra, wezmę, zobaczymy. Zobaczymy, czy tak to działa, bo może tak to nie działa. Ognisko.
Idziemy do obozowiska, bo muszę się rozkminić, jak to działa. Odpocznij. Wykuj. Kurde. Teraz odpocząć, żeby dostać 30% maksymalnego zdrowia, czyli 28, albo ulepszyć kartę. Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że lepiej odpocząć, bo mamy połowę życia. No, też mi się wydaje, że odpocząć. No i bosik. Znaczy nie, to nie jest bosik, to jest chyba po prostu walka. No, mi się wydaje, że... HP lepsze. Pierwsza pomoc. No to użyję. Obronę użyję. Teraz tak, nie mam gniewu. Zrzucam to. O, mam dwie. Następny raz będę miał trzy, cztery i tak dalej. Tak będę powiększał to ilość kart gniewu. A gniew jest za zero, więc ostatecznie mogę robić super mocne combo. Nie wiem, czy to się uda, ale możliwe jest, nie? No, gniew jest darmowy, tak, tak. Czyli mogę jakby cały czas, jakby miałbym całą rękę gniewu, to mogę tak po prostu wywalić mu combo na mordę, nie? Więc fajnie byłoby gniew ulepszyć ogólnie. Bo wydaje mi się, że gniew później by dodawał 9 obrażeń na przykład, to byłoby jeszcze lepsze. To możemy zrobić build pod gniew. To byłoby dobre. Nie uderzył mnie? No co za gostek. Z końcem twojej tury zyskuje 3 siły. Aha, czyli muszę go szybko załatwić, bo inaczej będzie przesrane. A, wykluczyliśmy jedną kartę. No, zależy ile będę miał życia, nie? Mhm. Racja, racja. Myślę, że... Ile? 9 obrażeń mi zada następnym razem. To robimy tak... plus tak. Dobrze! Nie, bo wykluczę sobie karty obrony, a potrzebuję obrony. Nie, chwilę, ja go dokończę. A, never mind. O Jezu, prawie bym się nie doliczył tego, że go zabiję. Dobrze. Przeciwnik traci 2 punkty siły, wykluczenie. Zadaj 6 punktów obrażeń, dołóż kopię tej karty do stosu odrzuconych. Czyli tak, możemy iść pod build gniew, żeby mieć jeszcze więcej gniewu. Albo możemy wziąć kartę z ulepszeniem. Nie wiem, czy to uzbrojenie byłoby lepsze w sumie, ale gniew też byłby fajny, bo szybciej bym sobie je klonował, ale w sumie i tak będę klonował, więc może bez różnicy. Kurde. Ale teraz mógłbym to zrobić tak, że będę miał... gniew bierz. A nie uzbrojenie, to pozwala mi ulepszyć kartę, nie, w sumie. I daje mi blok. A gniew wymaga ode mnie, że muszę dużą ilość tur minąć. Musi duża ilość tur minąć, nie? Gniew, dobra, to zbrojenie. No ale wiesz, bo... Żeby gniew był mocny, to muszę mieć dużo... Muszę mieć dużo bloku, nie? Długo muszę przetrwać. Nie, wydaje mi się, że te oba wybory są dobre, kurde. Ale trochę mnie kusi, żeby tego gniewu więcej mieć. To jest po prostu jakaś patola kompletna. Patola, panie, patola. Ulepszysz tym gniew. No to w sumie sensowne, nie? Chyba bez różnicy. Nie wiem. Otwierasz do listów. Kiedykolwiek zagrasz 3 karty umiejętności podczas jednej tury, zadaj 5 punktów obrażeń wszystkim wrogom. Ej. Chyba dobre, ale ja chyba za bardzo nie mam umiejętności, nie?